Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykański kongres wezwał na dywanik multimiliarderów, lewaków, szefów trzech firm platform internetowych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Także Twitter, YouTube, czyli Google, no i Facebook byli na dywaniku. Mark Zuckerberg z Twittera, Jack Dorsey. No, Jack Dorsey, multimiliarder, ale $20 czy $200 nie był w stanie wydać na to, żeby się ogolić. Kółko jeszcze w nosie miał jak jakiś dziki byk. Brodę to jak miał ZZ Top, albo może ten Kaczyński, co w Ameryce tam bomby podrzucał 20 lat temu. No, albo Osama Bin Laden wyglądał w ten sposób. No i jeszcze szef YouTube, szef Google, Sundar Pichai, no też nieogolony. No i kongres ich wziął, porozmawiał, no i zapytał się o rolę tego całych tych platform społecznych w czasie tej kłótliwej kampanii wyborczej. We wtorek będą wybory, no świat się może zmienić od tego, jak się Ameryka zmieni albo nie zmieni. No prawda jest taka, że jeżeli by Biden został przegłosowany czy wybrany, no to on będzie usunięty w ciągu paru miesięcy. Harris go przejmie. Obama może wejdzie, Clintonowa może wejdzie. No ale raczej tak się nie stanie. 99% to Trump jednak, ta szara mniejszość konserwatywna przyjdzie głosować. Trzeba pamiętać, że na Clintonową to dużo przyszło do głosowania tylko dlatego, że obiecali, czy mieli tam plebiscyty na temat palenia marihuany. Także że wszystkie te filipki z konopi, no to w tym roku nie przyjdą. No inni się pojawią, no ale każda akcja lewacka powoduje, czy robi reakcję konserwatywną. Także 2020 nie jest taki zły. Gorzej będzie 2024. 2024, no to ten pendulum, te cały ten wahadło się zmienia. Co 4 lata jednak prawica, lewica. No i 2024 nie ma nikogo na z młodych ludzi na prezydenta, który by kontynuował działania Trumpa. Dlatego jeżeli wystawią demokratów, cały kraj jakoś tak przypuszczalnie zmieni na socjalistów, no i wtedy się zacznie. 12-15 milionów nielegalnych i legalnych socjalistów, którzy zostali wpuszczeni do Ameryki Północnej. No, większość tych ludzi ma obiecaną kiełbasę, przyjechało z krajów, gdzie socjalizm ich tam ścigał, no ale wolą socjalizm. Ogólnie rzecz biorąc, Ameryka została przetrzepana intelektualnie przez ostatnie 30-40 lat, powiedzmy od lat 60. Także Ameryka, młodzi ludzie, bogaci, niebogaci, biedni, no chcą socjalizmu, nie zdają sobie sprawy z praktycznego socjalizmu, no ale nie ma się co dziwić. Sporo ludzi z Indii jest za socjalizmem, chociaż uciekli z socjalizmu. Sporo ludzi z Polski jest za socjalizmem, chociaż wyjechali z socjalizmu. No ale wracając do cenzury, wracając do tych trzech szefów, cała ta komisja kongresowa, senacka, no ogólnie rzecz biorąc była niezadowolona, tak, była niezadowolona. Konserwatyści, jak i socjaliści byli nie za bardzo zadowoleni z tego, co się dzieje. Republikanie, no to pchali tą w 1996 roku było takie prawo kongresowe, które jest znane pod nazwą sekcja 230, która pozwala, czy zapobiega oskarżeniu
zaskarżeniom i stratom finansowym tych wszystkich platform. To znaczy, chodziło o to, żeby ludzie nie mogli skarżyć platformy społecznościowej, jeżeli ktoś gdzieś coś tam jakoś napisał, tak, że ci, którzy publikują to, czy ci, którzy pozwalają na to, żeby inni widzieli, nie są odpowiedzialni za treść, tak? No, i to ma jakoś, ma sens, tyle tylko, że to się zdegenerowało, bo oni również dostali dużą władzę, jak mogą kontrolować. No i to się zdegenerowało w ten sposób, że oni zostali cenzorami, a to, że mają lewackie poglądy, no to wszyscy już o tym wiedzą. Pytali się właśnie szefa Twittera, dlaczego posty na przykład Trumpa są likwidowane, czy zawieszane, a posty na przykład Ayatollaha z Iranu nie są, pomimo, że on tam nawoływał do tego, żeby zbombardować Izrael, czy kazał palić flagi amerykańskie, czy mówił że nie było II wojny światowej, że nie było rzezi Polaków i Żydów i całej Europy. No i część z tych kongresmenów pytała się, jak to jest możliwe, że Twitter chce, żeby było mniej nienawiści i mniej jakiejś fałszywej informacji, kiedy jednym pozwalają pisać i pokazywać, co chcą, a drugim jednak nie pozwalają. No on ten kretyn z Twittera to powiedział, że ma w zasadzie taką politykę, że likwiduje podsycanie do zamieszek. No i napisał, że te irańskie zachowanie, no to jest warte pisania w prasie i w telewizji, w internecie, dlatego, no, że to takie potrząsywanie po prostu szabelką, no i jest kompletnie inne niż to, co się dzieje na ulicach, że jednak mowa w konkretnym kraju, w Ameryce, do własnych obywateli, no to on powiedział, że on wierzy, że jest inna, no bo wtedy może dojść do zamieszek. No kretyn ma 4 miliardy dolarów, a wygląda po prostu jak jakiś bezdomny, no ale jest czystym komunistą. Jest po prostu czystym komunistą i uzurpuje sobie prawa do tego, żeby mówić, kto co ma mówić. No kwestia od strony socjalistów, no to jeden z senatorów Marki ze wschodniego wybrzeża, no to powiedział, że kwestią nie jest to, że niektóre posty są likwidowane. Kwestią jest to, że za mało postów jest likwidowanych. Tak właśnie to widzi komunista. No i to właśnie pokazuje, co nas spotkać, jeżeli byście głosowali na Bidena. Także jeżeli mieszkacie w Ameryce i macie prawo do głosowania, nie głosujcie na Bidena, no bo to jednak to nadchodzi, tak? Kontrola. Oni sobie wyobrażają, że są po to wybrani, żeby mówić nam, co my mamy robić, zamiast oni mają ustawiać prawa według tego, co my im mówimy. No sporo z nich zgodziło się, żeby te prawo zmienić. Republikanie, no to chcą, żeby zmienić prawo, no ale w ten sposób, że jednak troszeczkę ograniczyć tą brak możliwości karania ich, no bo oni jednak wykorzystali to zdegenerowało się, że za dużo dostali praw i po prostu teraz nie są obiektywni, że te platformy nie są obiektywne, że nie działają dla
50% obywateli, no bo popatrzeć na głosowanie, powiedzmy Clinton-Trump, no to 60 milionów głosowało za republikanami, za konserwatystami, za Trumpem, no i powiedzmy 60 milionów głosowało za Clintonową. No, Clintonowa może nawet dostała trochę więcej, no bo za nią głosowały wszystkie miasta. Wszystkie miasta, wiadomo, że to jest urzędy, że to są pieniądze rozdawane, że to jest budżetówka, no i głosują, ale ogólnie rzecz biorąc w Ameryce jest Electoral College, czyli grupa elektorów, kolegium elektorów, którzy reprezentują Stany, bo tych elektorów jest 538. Jak to jest robione? No, reprezentantów jest 435 plus 100 senatorów. Dwóch senatorów na każdy stan. Także Wielka Kalifornia ma dwóch senatorów, czy Mały Rhode Island ma dwóch senatorów. I dlatego nie ma matematycznej większości w Ameryce, tylko w zasadzie to jest kombinacja ludzi, którzy głosują, i stanów, które głosują. Także małe stany zmieniają troszeczkę proporcje. Nie są zaorane, czy nie są przejechane buldożerem przez 3 czy 4 wielkie stany. No bo w zasadzie na 50 stanów, no to dziesiątka stanów mogłaby wyeliminować całe pozostałe 40 stanów, jeżeli by było to ilościowe, tak? Także w Ameryce, no wiedzieli, 250 lat temu wiedzieli, że tak nie będzie. Ted Cruz, no to on jest republikaninem z Teksasu, oskarżył Twittera, że w zasadzie Twitter, no to jest zbrojne ramię milicyjne partii socjalistycznej w Ameryce, no bo powiedział, że w tym czasie, kiedy Twitter zablokował posty z New York Post, czyli to jest taka no, gazeta popularna, która opublikowała informacje dostępne z komputera syna Bidena. No Biden to jest czerwona świnia w rządzie już od 40 chyba 6-7 lat. On wszedł do polityki, jak miał 30, teraz ma 75, no to 45 lat w polityce, zawodowa czerwona świnia przy korycie, no ale zawsze po stronie socjalistycznej. No i on wysyłał swojego syna. W zasadzie to nawet latał z własnym synem samolotem za podatki amerykańskie, tym Air Force 2, na Ukrainę go wysyłał, do Chin go wysyłał, no i działkę zawsze przycinał sobie z tego, tak, także to korupcja jest po prostu nieprawdopodobna. No i Ted Cruz, on powiedział, jak to jest możliwe, żeby Twitter blokował to wszystko. No i pyta się Twittera, pyta się tego gamonia nieogolonego, mówi, kto was wybrał? Kto was wybrał, żebyście byli kierownikami, czy decydowali o tym, co media mogą puszczać, a co media mogą nie puszczać, tak? To jest właśnie ta makabra tej sytuacji, że lewackie Marsz przez Instytucje doprowadził do tego, że te wszystkie platformy są socjalistyczne i oni te konserwatywne myśli po prostu wycinają, włączając mój kanał, który nie jest popularyzowany, nie jest polecany, jest zdemonetyzowany, no ale będziemy walczyć, będę walczyć w zasadzie, wy będziecie, ja i wy. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wpisy, dziękuję za polecanie i tak dalej, i tak dalej. No, jest ciężkie czasy są, no ale co można zrobić? Dlatego no Dorsey powiedział, no, że się zastanowi, że robi co może, ale na dzień dzisiejszy to powiedzieli, że jak post zlikwiduje te stare wpisy, no to ich konto będzie odblokowane, no i później będą mogli znowu wpisać, co tam uważają. No, zobaczymy jak to będzie.
na pytania na temat blokowania czy ostrzeżeń na koncie Trumpa, no to, to on właśnie powiedział, że konto Trumpa, no to ma taką politykę czy takie przepisy, że jeżeli są jakieś tam fałszywe informacje, czy manipulacje, szczególnie dotyczące zdrowia publicznego, a najbardziej właśnie COVID-u i takiej obywatelskiej uczciwości, no to, to Twitter reaguje w zasadzie ostrzega. No, przepisy wpisy Trumpa dotyczyły przede wszystkim głosowania kopertowego. No i to jest właśnie, normalny człowiek powinien się nie zgadzać z tym, tak? Głosowanie powinno być jednego dnia, liczone w ciągu tam 24-48 godzin. Nie powinno być wysyłkowego i tak dalej, i tak dalej. No to każdy normalny to rozumie. Wpisy Trumpa dotyczyły wszystkich tych rozbojów i szabru na ulicach amerykańskich. No to jest makabra. Dlatego jeżeli mieszkasz gdziekolwiek, a szczególnie w Filadelfii, czy w Portland, w Oregon, czy no, gdziekolwiek nie mieszkasz, no to wiesz, co się dzieje, no to powinieneś być przeciwko temu, to nie jest demokracja, to nie są wybory, także nie głosuj za komunistów, bo Biden ich popiera, Harris ich popiera, Clintonowa, no wszyscy komuniści popierają zasadniczo rozbój i bandytyzm i podpalanie. No tyle tłumaczą, że nie wszyscy są bandytami i podpalaczami. Nie ma znaczenia. Jeżeli tego rodzaju się rzeczy odbywają, to jest odpowiedzialność w zasadzie. Nie ma pokojowych protestów. No co tam jeszcze? Demokraci bajki znowu zaczęli opowiadać o tym, że to jest ustawka, że to jest ustawka Białego Domu, że całe te przesłuchanie to tylko jest po to, żeby wprowadzić zamieszanie na temat wyborów, że to było na pewno robione przez Biały Dom. No prawda jest taka, że te trzy kompanie były poproszone o to spotkanie internetowe na wideo na dwa tygodnie przed tym, kiedy New York Post opublikował te wszystkie rzeczy na temat syna Bidena, Joe Bidena, Huntera, także to nie ma nic wspólnego. No ale komuniści, socjaliści, demokraci właśnie jak zwykle tłumaczą to na swój sposób. Republikanin z Mississippi właśnie powiedział, że ta tarcza, która była dana w tych przepisach z 1996 roku w tej sekcji 230, no spowodowała to, że oni się rozbestwili, że oni po prostu się rozbestwili. No i teraz muszą mieć jakiś, kongres musi mieć bat na to, bo to te platformy społecznościowe nie są jednak dwustronne, nie są zbalansowane. 70-100 lat temu prasa po prostu przekazywała fakty i spostrzeżenia, a teraz w zasadzie robi opinię, tak? Także to jest miejsce opiniotwórcze. Jeżeli jesteś w Ameryce, jeżeli głosujesz, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na Bidena, głosuj na konserwatystów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia i zdrowia dla Trumpa we wtorek. Konserwatyzm musi wygrać.